Cześć kochani, z tej strony Klaudia i w końcu oficjalnie wracam. Przychodzę do Was z krótkim filmem, no krótkim, nie krótkim, ale przychodzę do Was z filmem, z update'em, ponieważ jak możecie zobaczyć za mną, remont się skończył. Oficjalnie zostało kilka drobnych rzeczy do zrobienia, ale to są naprawdę drobne rzeczy, które nie przeszkadzają, jest ogarnięte, wszystko posprzątane. Na pewno Wam zrobię house tour, na pewno trochę Wam pokażę, co się pozmieniało i jak to wygląda. Natomiast wszystko już jest ogarnięte i z mojej głowy zszedł ogromny balast. Więc mogę sobie spokojnie wrócić, postawić to dużo, dużo wyżej w priorytetach. Więc tak jak mówię, wracam na kanał z naprawdę ogromnym pomysłem, z miejscem, gdzie mogę to nagrywać, z racji tego, że mamy w końcu kuchnię, naszą wymarzoną, taką jaką ma być, zerka na nią cały z boku, bo po prostu nie mogę się tym nacieszyć, ale tak jak mówię, w końcu mamy to zrobione, jest miejsce, gdzie Wam pokazywać choćby różne rzeczy, które przygotowuję sobie, takie rzeczy, wiecie, jak w ciągu dnia i tak dalej, więc mogę Wam to spokojnie przygotować, pokazać, jest na to przestrzeń, więc możecie czekać na dużo, dużo więcej treści, zamiast tego, że one na pewno będą regularne, bo po prostu będę miała na to przestrzeń, będzie na to czas. Wiecie, jak to jest w remoncie, ten remont naprawdę nam się przeciągał, zamiast tego, że nam się przeciągała kuchnia i wszystko, wszystko dookoła się przeciągało, więc w końcu mogę oficjalnie powiedzieć, że mamy to zakończone, ten najważniejszy, główny etap, no tak jak mówię, zostało kilka drobiazgów, jakichś tam poprawek i tak naprawdę tyle. My jesteśmy w tym momencie na urlopie. Ja też dzisiaj po prostu w końcu przez część urlopu odpoczęliśmy. Udało nam się odpocząć, odespaliśmy. Dlatego wy film oglądacie we wtorek z racji tego, że po prostu w poniedziałek odsypialiśmy i odpoczywaliśmy cały dzień w zasadzie. Ja to nagrywam, no to już jest taki wieczór, bo jest przed 7 wieczorem. Więc wiecie, więc po prostu to wszystko trzeba było się zebrać po tym, z tego, że pierwszy remont trochę, w sensie pierwszy tydzień urlopu zszedł nam trochę remontowo w polsku, ale raczej się odgruzowywaliśmy kilka dni, wiecie jak to jest, jak ma się rzeczy spakowane w jednej kuchni, trzeba to wypakować, gdzieś postawić, a później trzeba to wpakować, dużo się działo, dużo czasu to zajęło, ale już jest wszystko ok. Bardzo się cieszę, że mogę do Was wrócić. Na pewno jesteście ciekawi a propos update'u vlogowego i nie będę gdzieś tam dalej tego, nie wiem czy ukrywać. Po prostu Wam od razu tutaj zaktualizuję. Z racji tego, że nie powiem, że ważę tak jak ważyłam 116 kg, jak ostatnio, bo nie ważę tyle. Natomiast ta waga jest poniżej 120. Nie jestem w stanie dokładnie określić, bo na ten moment ważę tam 120-119, ale ja dosłownie dzisiaj skończyły mi się te dni i ja wiem, że za tydzień będzie dopiero taka realna waga, ile ja naprawdę ważę, zaraz z tego, że jak zawsze jestem napuchnięta, jest trochę więcej wody w moim organizmie itd., itd. Więc ja wiem, że za tydzień po okresie, no to wiecie, dopiero jest ta waga, która jest taka prawdziwa, kiedy ja nie jestem spuchnięta, kiedy jest to wszystko ustawione i ułożone, jeśli chodzi o moje hormony. Więc za tydzień na pewno ta aktualizacja wagi będzie. Tak jak mówię, my wracamy do diety. Zdaję sobie sprawę, że były takie komentarze, że o, jakby Ci zależało, to byś na pewno cały czas pilnowała diety. No tak, ale z drugiej strony, jak nie masz za bardzo gdzie gotować i gotujesz, po prostu trochę jesz, żeby przetrwać, bo nie masz na to miejsca, nie masz przestrzeni, jest wszędzie brudno, dużo rzeczy jest do ogarnięcia, no to ja świadomie przeniosłam to na dalszy plan, bo po prostu wiedziałam, że nie wygospodaruję na to więcej swojej energii, swojego czasu, swojej takiej siły psychicznej, więc po prostu tego nie było. Natomiast to nie znaczy, że my się jakoś faktycznie bardzo mocno obżeraliśmy, no bo ta waga coś tam poszło w górę, no bo ja nie liczyłam kalorii, nie pilnowałam tego, ale to nie znaczy, że ja wróciłam w przeciągu, no bo ile to było, ostatnie 2 miesiące, kiedy to wszystko się działo i to nie znaczy, że ja wróciłam z powrotem do tego swojego, wiecie, swojej wagi wyjściowej, no bo to tak nie jest, ale po prostu trzeba iść dalej w dół, trzeba wrócić po prostu, stanąć w miejscu, w którym się jest i zacząć iść z powrotem. Więc tak jak mówię,
wracamy do tego, na pewno będę się dzieliła rzeczami, które mi dla mnie działają, które mi się sprawdzają, które są. Wiem, że czekacie na porównanie dwóch diet i to jest z diety Oxy i oczywiście z diet NZ. Zrobię taki film porównawczy i na pewno będą z jednego i z drugiego plusy, jak i minusy. Zrobię Wam taką szczerą recenzję na ten temat, jak to realnie wygląda, bo mam różne wnioski, może tak. Są te wnioski, pewnie będą trochę kontrowersyjne dla części, natomiast nie zamierzam się tym przyjmować. To po prostu tak jest, to są moje myśli, więc się nimi z Wami podzielę, dlatego że byłam i na jednej, i na drugiej diecie. I to z takich rzeczy życiowych. Tyle generalnie, nic tam wielkiego nie ma. Luna urosła, na pewno będzie więcej pieska. Jest taki projekt, który planujemy zrobić z Rafałem, z moim mężem, tutaj dla Was na kanał, żeby coś było więcej, żeby coś się ciekawego działo, żeby to było raz w tygodniu. Więc możecie się spodziewać, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu uda nam się to nagrać, pierwszy odcinek, bo to będzie oczywiście będzie w formie filmowej, tak? Będzie się to tutaj znajdowało, ale myślę, że to będzie coś fajnego, coś ciekawego, coś nowego tutaj na kanale. Nic odkrywczego, to jestem pewna, ale myślę, że często chcieliście widzieć nas we dwójkę, chcieliście poznać naszą opinię na różne tematy i tak dalej, więc coś tam Wam dla Was szykujemy, taki mały sneak peek. Ale myślę, że to tyle. Myślę, że takich jakichś wielkich wniosków w tym momencie nie mam. Po prostu zszedł mi wielki taki balast. Po prostu jakbym nosiła taki ogromny, ciężki plecak, który mogłam w końcu zrzucić z siebie i go zostawić. Więc ja się z tego bardzo cieszę. Jest to dla mnie coś, co po prostu dodaje mi takiej radości i ja jestem zadowolona. Cieszę się, że to tak wygląda, że w końcu mamy to miejsce, gdzie to wszystko jest poukładane, bo ja jestem bardzo dużą fanką porządku, żeby wszystko miało swoje miejsce. Nie mówię, że jestem takim milenialsowym minimalistą, gdzie wszystko musi być pochowane po szafkach, ale generalnie mam coś takiego w sobie, że wiecie, że lubię, jak jest po prostu poukładane, jest wszystko na swoje miejsce i można to odłożyć i jest gdzie na to, więc ja się cieszę, że w końcu skończyliśmy. Skończyliśmy to wszystko, że to wygląda przepięknie, ale to na pewno w następnym filmie zobaczycie. I tak jak było, wracamy do filmu w 3 tygodniu. Myślę, że jeszcze będą wlatywały shortsy codziennie, więc naprawdę z przytupem mogłabym powiedzieć, że wracamy. Ale tak planowałam. Ja wiedziałam, że jak się skończy remont, to po prostu na pełnej będę mogła wrócić, bo będę miała na to po prostu te siły, które przeznaczałam na remont, na sprzątanie, na inne takie rzeczy, które były związane z tym remontem. A wieście, my to robiliśmy swoimi siłami. To nie jest tak, że my wynajmowaliśmy firmę, więc możecie sobie wyobrazić, to było roboty, naprawdę było roboty. Nie wiem, czy ja tyle roboty miałam, ale na pewno Rafał. Ale no ja za to ogarniałam wszystko, co wiecie, około sprzątania i tak dalej, więc no było tego trochę, na szczęście już tego nie ma tego jakieś, naprawdę już jest ładnie, przyjemnie, już tak można powiedzieć, że ten weekend, który spędziliśmy, no to już spędziliśmy w takim ładnym, czystym domu, więc ja się bardzo cieszę, no w końcu po prostu wracam. I mam nadzieję, że to już nie będzie jakaś dłuższa przerwa, nie będzie żadnej dłuższej przerwy przez długi, długi, długi czas. Myślę, że nawet na pewno, więc możecie być tego pewni. I tak jak mówię, to było na tyle, bo nie mam co Wam tutaj opowiadać, nie ma co tego filmu przedłużać, bo inne fajne treści będą na pewno na kanale. To był taki mały update, opowieść powrotu tego już konkretnego na stałe. No i spodziewajcie się, każdy filmów 3 dni w tygodniu. Myślę, że dostaniemy sobie przy poniedziałku, środzie i sobocie, że to będą takie dni, które będą odlatywały. Z racji tego, że to chyba są najfajniejsze dni do publikacji, w sensie dla mnie też, wiecie, żeby to nagrywać, więc myślę, że tak sobie zostanie. Możecie się spodziewać na pewno wielu, wielu filmów, wielu fajnych treści, więc kochani, oficjalnie wróciłam. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. Mam nadzieję, że w ogóle jesteście w stanie go zobaczyć, że YouTube tego nie zbanował zupełnie. Ale tak na serio to
Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście zapraszam, zostawcie łapkę w górę, możecie skomentować, żeby gdzieś tam te zasięgi poszły dalej, żeby to wiecie, żeby to po prostu inni ludzie, którzy też oglądają ten kanał, mogli zobaczyć. Oczywiście, jeżeli subskrybujecie, no to z dzwoneczkiem, bo wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym filmie. Zapraszam na Instagram, na TikToka, tam oczywiście też wracam. Szczególnie, że ja powiem Wam, że przez ostatnie dwa tygodnie nawet stories nie wrzucałam, nic, po prostu nie wrzucałam. Jakby mnie nie było, jakbym nie istniała, więc serdecznie Was zapraszam tam. Zaraz tego, że też będą się pojawiać rzeczy codziennie. No i kochani, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!